otwarciem nazywają w Koszęcinie poloneza, którym zespół Śląsk rozpoczyna swój nowy program. Polonezem więc otwieramy katowickie wydanie Polskiej Kroniki Filmowej. Centrum Katowic imponuje rozmachem i nowoczesnością. Stolica województwa przezwycięża chaos XIX-wiecznej zabudowy. W Śródmieściu już się to udało. Buduje się coraz szybciej, piękniej, także i w innych miastach Śląska i Zagłębia. Nie ma zdjęć z walk o wyzwolenie Górnego Śląska. Okrążający manewr wojsk radzieckich zmusił okupanta do panicznej ucieczki. Operacja pod kryptonimem Złote Wrota uratowała miasta i przemysł górnośląski przed zniszczeniem. W decydującym stadium wojny armie radzieckie i polskie uzyskały potężne wsparcie śląskiego przemysłu. Już w lutym 1945 roku wyruszył do Warszawy pierwszy transport węgla, 50 wagonów. Tak Śląsk i Zagłębie rozpoczęły pracę w ludowej Polsce. Wyrąbię więcej ode mnie. W 1947 roku Wincenty Pstrowski rzucił to hasło i zapoczątkował socjalistyczne współzawodnictwo pracy. Wyzwanie podjęły tysiące górników. Pod ich naporem rekord mistrza nie ostał się długo. Bernard Bugdow osiągnął wyższe przekroczenie górniczej normy. Rok 1949. Sprzedaliśmy już 25 milionów ton węgla. Jubileuszowy wózek ląduje właśnie w ładowni szwedzkiego statku, który przywiózł do Polski ryby. Dziś zajmujemy drugie miejsce w światowym eksporcie węgla. 550 milionów ton, które sprzedaliśmy po wojnie, przyniosło 6 miliardów dolarów. Można to przeliczyć na fabryki, osiedla mieszkaniowe, szpitale, szkoły. Rybnicki Okręg Węglowy. Nowoczesne i chyba najładniejsze zagłębie na świecie. 1500 km kwadratowych powierzchni, 7 nowoczesnych kopalń. Ostatni krzyk mody górniczego budownictwa. Ziemia rybnicka kryje prawdziwy skarb. Węgiel koksujący, niezbędny dla energetyki i hutnictwa. Na liście importerów czołowe potęgi przemysłowe świata. Jastrzębie. Niedawno jeszcze 2000 miasteczko zdrojowe, początkowo sypialnia dla górników okolicznych kopalń, zintegrowało dziesiątki tysięcy młodych ludzi z całego kraju. XX lipca. Leonida Breżniewa i Edwarda Gierka witają mieszkańcy Katowic. Miliony ludzi wzdłuż trasy przejazdu przez Śląsk i Zagłębie.
spotkanie z załogą budującą hutę Katowice. Największy obiekt polskiej metalurgii powstaje w oparciu o radziecką pomoc, tak jak niegdyś Nowa Huta, jak dziesiątki polskich fabryk. Ta ogromna inwestycja pozwoli na likwidację wielkich pieców w starych hutach śląskich i przyspieszy ich modernizację. Docelowo 9,5 miliona ton stali rocznej produkcji. Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Nauka stała się partnerem przemysłu. Górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy korzystają z prac kilkunastu instytutów naukowych. W wielu prowadzi się badania podstawowe wybiegające w przyszłość, torujące drogę postępowi. W 7 wyższych uczelniach województwa katowickiego kształci się 40 tysięcy studentów. Nowy przemysł w regionie hutnictwa i metalurgii. Fabryka samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej. Mało który zakład cieszy się takim zainteresowaniem społecznym. Postępy bielskiej fabryki stają się coraz bardziej widoczne na ulicach miast całego kraju. Stara dzielnica Chorzowa. Familoki budowane wokół kopalń i hut, prymitywne. Relikt kapitalistycznej przeszłości regionu. Ich czas jest już policzony. W tej dzielnicy mieszkają hutnicy z Batorego, kibice piłkarzy Ruchu. Na tym podwórku wyrosło wielu piłkarskich asów. Tegoroczny mistrz Polski podczas treningu. Wielokrotnie sięgali piłkarze Ruchu po to najwyższe trofeum. Świadkowie zwycięstw i porażek klubu. Gerard Cieślik, jeden z najlepszych piłkarzy w historii naszego sportu. Niewielu już pamięta czasy, kiedy piłkarze walczyli nie tylko na boisku. Ruch powstał wiosną 1920 roku. W sam raz, aby chłopcy zdążyli pójść na drugie powstanie śląskie. Zachód słońca nad Bytomiem. Ten malowniczy obraz oznacza jednak ważny problem społeczny. Ochronę środowiska naturalnego człowieka. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku powstał na hałdach i nieużytkach. 600 hektarów zieleni. Niektóre imprezy ściągają tu milion ludzi. Oto kilka migawek ze święta Trybuny Robotniczej. Chorzowski Park będzie miał wkrótce konkurenta.
Na obrzeżach Katowic powstaje trzykrotnie większy kompleks wypoczynkowy. Nowe płuca tego regionu. Śląsk Cieszyński. Teren cotygodniowych wycieczek mieszkańców Śląskiego Okręgu Przemysłowego. Beskidzkie ośrodki wypoczynkowe służą całemu krajowi, a szczególnym powodzeniem cieszy się Jaszowiec. Mistrza drzeworytu i akwareli Pawła Stellera fascynują twarze ludzi ciężkiej pracy, górników i beskidzkich górali. Jest synem hutnika z okolic Ustronia. Jak Morcinek w prozie jest pierwszym, który w tak frapującym kształcie artystycznym ukazał ziemię śląską. W sztuce Stellera, jak w życiu, różne są barwy Śląska.